Siemanko, dzisiaj przychodzę do Was w vlogowo-technologiczno-poradnikowym filmiku, w którym to odpowiem Wam, jak dokonać jednego z najważniejszych wyborów w Waszym życiu, a mianowicie, jak wybrać wymarzonego laptopa. Zapraszam! Żeby dokonać dobrego wyboru, na początku musicie zadać sobie kilka naprawdę ważnych pytań. A potem jak na nie odpowiecie, wybór będzie już prosty. Po pierwsze, co zamierzacie robić na tym laptopie? Czy będziecie na nim grać, pracować, a może po prostu przeglądać internet i oglądać filmy? Większość z Was zapewne powie wszystko, ale musicie określić, do czego on będzie najbardziej Wam służył. Po drugie, a co za tym idzie? Czego będziecie najbardziej potrzebować? Jeżeli to będą gry, no to wydajny procesor z wydajną kartą graficzną. Jeżeli praca, bardzo wydajny procesor z dużą ilością RAMu, szybkim dyskiem na interfejsie NVMe. A jeżeli oglądanie filmów, to co? Duży ekran. Pytanie numer 3. Gdzie będziecie go używać? Czy jesteście typem osoby, która lubi mieć komputer zawsze przy sobie? Lubicie pracować poza domem? Albo nosić go wszędzie ze sobą? Czy może jesteście studentem? Bądź osobą, która zabiera okazjonalnie, tylko wyjeżdżając na dłuższy czas z domu, komputer ze sobą, a przez cały pozostały czas jest on podpięty na biurku. Co w takim razie będzie dla Was istotne? Wymiary, masa, pojemność baterii. I ostatnie, często najważniejsze pytanie, które definiuje to, jak nasz sprzęt finalnie będzie wyglądał, a mianowicie, ile pieniędzy mamy na jego zakup. Najłatwiej będzie Wam wytłumaczyć, jak wybrać sobie wymarzonego laptopa na moim własnym przykładzie. Pokażę Wam, jak ja zadałem sobie pytania i jak na nie odpowiedziałem, co pomogło mi wybrać mój wymarzony sprzęt. W takim razie, jak ja odpowiadałem na te pytania, sprawdzę od razu, filtrując to na stronie komputronik.pl, żebyście od razu na bieżąco widzieli, jak zmienia się ilość laptopów, jak ułatwia nam to wyszukiwanie, odpowiadając sobie na kolejne pytania. Tak więc, jakie jest odpowiedź na moje pierwsze pytanie? Co chciałbym robić na tym laptopie? Chciałbym na nim montować filmy. Takie jak ten. Więc czego potrzebuję? Na pewno musi to być super wydajny procesor Intel i7. Zaznaczam go w filtrach, żeby ułatwiło mi to wyszukiwanie. Czego jeszcze potrzebuję? Potrzebuję dużej ilości pamięci RAM. 16 GB jest to absolutne minimum. I co robię? Zaznaczam. Następnie szybki dysk SSD. Najlepiej z interfejsem NVMe. Jedziemy dalej. Co oprócz tego? Pytanie numer 2. Jeden mamy ze sobą. Wiem, co będę na nim robił i wiem, jakiej wydajności potrzebuję. I jeszcze jeden. Mały dodatek. Co prawda nie ma być to laptop do gier, ale do pracy. Ale jestem ogromnym fanem League of Legends. Jak również też lubię zagrać sobie czasem w inne gry. A więc jeżeli miałbym mieć tutaj dedykowaną kartę graficzną, byłbym podwójnie usatysfakcjonowany. Co prawda LoL nie wymaga jakiejś specjalnej mocy obliczeniowej GPU, dlatego nie będę nastawiał się na żaden konkretny model. Po prostu dedykowana karta graficzna. Więc zaznaczam też i to. I jedziemy dalej. Chcę go mieć cały czas przy sobie. Po prostu wychodząc z domu, biorę kompa, znikam na cały dzień, jestem z nim wszędzie, pracuję, gram, wracam do domu wieczorem. Więc co? Musi być zgrabny. Musi to być ultrabook, nie może mieć więcej niż 2 cm grubości i 2 kg wagi. A więc zaznaczam i to. I co? Patrzcie, jak zmienia się liczba laptopów. Patrzcie, jaki już mam niewielki wybór. Tak naprawdę mógłbym na tym poprzestać i przeskrolować stronę w poszukiwaniu mojego wymarzonego sprzętu. W poszukiwaniu wymarzonego laptopa zwracamy też uwagę na to, co niby nie jest takie ważne, ale każdy z nas na to patrzy. Na wygląd. Jak będzie wyglądał nasz sprzęt. Z czym będziemy się pokazywać na ulicy, albo co będą widzieć ludzie na naszym biurku, jak do nas przyjdą. I chcemy, żeby to było ładne. Chcemy, żeby cieszyło oko, jeżeli jesteśmy sam na sam z tym laptopem. Może nie każdy tak chce, ale ja bym tego chciał. Dlatego w poszukiwaniu wymarzonego laptopa, po tym jak już mam wszystkie filtry zaznaczone,
zaznaczyłem też górną granicę cenową. Ogranicza mnie 8000 zł. Powiem szczerze, nie jest to mocne ograniczenie. Mam naprawdę świetny wybór w tej cenie. Więc ostateczne kryterium to będą detale, to będzie wygląd, to będą dodatkowe funkcjonalności. Dlatego zobaczycie, co udało mi się znaleźć. Spójrzcie na tego MSI. Istne cudo. Czarno-złoty design. Naprawdę przepiękny. Spójrzcie na te szlify. I coś, co takiego fana League Legend jak ja cieszy bardziej niż mógłby tego oczekiwać. 144-hercowy ekran. No po prostu miód malina. Ten komputer ma wszystko to, czego chciałem. Jest ładny. Przede wszystkim potwornie wydajny. Procesor Intel i7, karta graficzna, 16 GB RAM-u, szybki dysk SSD. Do tego kompaktowe wymiary. Nie grubszy niż 2 cm. Nie cięższy niż 2 kg. A do tego 144-hercowa matryca. No po prostu komfort korzystania, komfort gry. Jesteś do przodu dosłownie przed wszystkimi. Nie wiem jak wy, ale ja zakochałem się od pierwszego wejrzenia. I tak, to jest ten wybór. Sami widzicie, jak zadawanie sobie pytań i odpowiadanie na nie ułatwia każdy życiowy wybór, w tym tak ważny jak wybór laptopa. A więc podsumowując, jak widzicie, w moim przypadku odpowiedź na zadane sobie wcześniej pytania znacząco pomogła znaleźć odpowiedni sprzęt. Skróciła czas poszukiwań. No i czy jestem usatysfakcjonowany? W 100%. W cenie, którą sobie założyłem, znalazłem sprzęt, który jest bardzo mocny, bo ma procesor Intel i7, do tego duża ilość pamięci RAM i szybki dysk SSD. A co więcej, świetny design, genialna jakość wykonania i do tego kompaktowe wymiary, niewielka waga i wytrzymała bateria. No i matryca, 144 Hz IPS. Komfort użytkowania, komfort pracy i komfort gry. Ponieważ mam też kartę graficzną, na którą nie liczyłem, ale ją dostałem. Więc powiem szczerze, jestem usatysfakcjonowany w 200%. Jeżeli wy też chcecie w taki sam efektowny i efektywny sposób znajdować swoje laptopy, skorzystajcie z moich rad. Zadajcie sobie pytania, odpowiedzcie na nie, a na pewno unikniecie przekopywania tysięcy różnych modeli i setek stron w internecie, co znacząco zaoszczędzi wasz czas i pomoże wam dokonać optymalnego wyboru. A jeżeli mój filmik wam się podobał, no to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i oczekujcie więcej takich materiałów. Do zobaczenia. Siemanko.